Zatrzymajcie się! Chcę wam powiedzieć, że Ewangelia wciąż jest taka sama. Kochani, mamy imię Damelorek i chcę się z wami powiedzieć świadectwem, jak żywy Bóg, jak Jezus Chrystus zmienił moje życie. Kochani, 27 lat żyłem swoją drogą, trzymałem ster swojego życia. Wierzyłem w Boga, wiedziałem, że jest, ale chcę wam powiedzieć, że nigdy w życiu go nie doświadczyłem realnie. Nigdy w życiu nie doświadczyłem Jego miłości. A wiecie czemu? Bo mnie oddzielało od Niego grzech i egocentryzm. Byłem pyszny, nosiłem maskę, uważałem się za dobrego człowieka, a tak naprawdę nie byłem nim. Kochani, dorastałem bez ojca i przez to, gdy dorastałem, chciałem iść w starsze towarzystwo. Szukałem sobie w starszych kolegach ojca. I przez to w moim sercu pojawiała się pustka, którą próbowałem ją wypełnić alkoholem, narkotykami, seksem, najgorszymi rzeczami, jakie są tutaj na tej ziemi, bo ta ziemia jest skażona. Ale chcę ci powiedzieć, że ja 8 lat byłem uzależniony od narkotyków, wszystko brałem, byłem uzależniony od seksu, byłem złą osobą, miałem poranioną duszę, czyli psychikę. Ale wiecie co? Pewnego razu, gdy umierałem, gdy przedawkowałem, zawołałem ze szczerego serca do Jezusa. Zawołałem do Jezusa. I wiecie co? Jezus Chrystus automatycznie zmienił moje życie. Jezus Chrystus przyszedł do mojego pokoju i powiedział, że mnie kocha i że mnie już takiego nie zostawi. Wiecie co? W 2015 roku ja narodziłem się z Bożego Ducha. Jego Święty Duch wypełnił mnie całkowicie. I dziś jestem nową osobą. Od 3 lat nic nie czpam. Od 3 lat grzech nade mną nie panuje. Żyję pod łaską. Nie muszę się spinać. Nie muszę się starać udowadniać komuś coś. Wiecie czemu? Bo poznałem Jezusa, który objawił mi tatusia. Poznałem Jezusa, który wypełnił tą pustkę w sercu miłością, akceptacją. I chcę ci, ja dziś tu stoję przed tobą. I chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest również dla ciebie. Że Jezus Chrystus pragnie relacji z tobą. Ale przyjacielu, musisz narodzić się na nowo, aby wejść do nieba, aby wejść do Królestwa Bożego. Musisz się narodzić, tak się ja narodziłem. Ale przez co? Bo podjąłem decyzję, zaprosiłem Jezusa do swojego serca i powiedziałem, Jezu, ja chcę za tobą iść. Ten kraj potrzebuje Boga żywego. Ten kraj potrzebuje Jezusa. Ale pytanie, czy wy tego chcecie? Nie lękajcie się Boga. Religia przedstawiła wam zły obraz Boga. Takiego Boga, jakiego ja wcześniej doświadczałem. Bałem się Boga. Ale w 2015 roku doświadczyłem Boga, który mnie kocha. Boga, który mnie cały czas podnosi. Boga, który mi błogosławi każdego dnia. Boga, który wylał na mnie miłość i Boga, który chce wylewać na was miłość. Ale to jest pytanie dla was teraz. Czy ty chcesz poznać tego Boga? Bo Bóg jest dobry i tylko dobry. Przyjacielu, jesteśmy ludźmi, którzy narodzili się z Bożego Ducha. Nie jesteśmy jakąś instytucją religijną. Poznaliśmy Jezusa i się tym dzielimy tutaj właśnie, pod tą palmą. Abyście wszyscy usłyszeli, że Jezus Chrystus żyje, że Jezus Chrystus również umarł za twoje grzechy i został przybity do krzyża. I jeżeli ty dziś chorujesz, ta choroba jest nielegalnie, bo On wziął to na siebie. On to wziął na siebie. Przyjdź, porozmawiajmy. Położę na ciebie ręce. Dotknie cię Duch Święty. Przeniknie cię Boży ogień i ty dziś automatycznie staniesz się nową osobą, jeżeli szczerze chcesz poznać Jezusa, jeżeli szczerze chcesz się z Nim pojednać.
Ale to jest mało tego! Ty to zrobisz! Automatycznie jesteś pewny, że idziesz do nieba! Że jesteś zbawiony! Odejdzie od ciebie strach! Różne patologie! Będziesz szczęśliwą osobą tu na ziemi! Nie będziesz musiał nosić maski! Udawać coś! Być sztucznym! Będziesz naturalny! Taki, jaki cię Bóg stworzył! I ja dziś jestem teraz naturalny! Jestem sobą! Kocham siebie i akceptuję siebie! A kiedyś tego nie robiłem! Nie potrafiłem! Ale Jezus Chrystus zmienił moje życie o 180 stopni! I On jest dla ciebie! On chce się z tobą pojednać! Chce z tobą relacji 24 godziny na dobę! Nie tylko od święta! Nie w niedzielę! Nie potrzebujesz Kościoła! Bo Ty się narodzisz z Bożego Ducha i stąpi na Ciebie Duch Święty, to Ty jesteś Kościołem. Ja tu dziś stoję, ja jestem Kościołem, bo Jego Święty Duch mieszka we mnie. I Ty możesz to również reprezentować. Na każdym rogu tej Warszawy. Warszawy. Ojcze, ja się modlę o ten kraj. Ja się modlę o Warszawę. Ja się, Ojcze, modlę o tych ludzi, którzy tu przechodzą. Słuchają tego poselstwa, Ojcze, Duchu Święty, dotykaj każdą osobę od środka, od wewnątrz, przenikaj tą osobę, zmieniaj umysł. Halleluja! Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty przemieniłeś moje życie, że ja doświadczyłem i poznałem Twoją miłość i ja pragnę, aby ci ludzie doświadczyli tego samego. Tego samego, a Tobie, diable, nakazuję, trzymaj ręce z daleka od Warszawy. Trzymaj ręce z daleka od Warszawy. Ja ogłaszam i ustanawiam, że ten kraj, Warszawa, należy do Jezusa. Należy do Jezusa. Kochani, zapraszam Was, porozmawiajmy. To jest dla Was. To jest dla Was. Dziś możesz się pojednać z Jezusem. Możesz być, gdy to tutaj się skończy. Będziesz w raju, będziesz z samym Bogiem. Halleluja!